Siemaneczki, dziomeczki, witam bardzo serdecznie. Już jestem u siebie w domku, ale jest to dosyć pechowy dzień, jeśli chodzi o mój pikem, bo mój pikem na głowę się trochę, że tak powiem, doił, bo niestety nie trafiłem 5 punktów. Pierwszy raz od kilku ostatnich lat nie trafiłem 5 punktów w fazie pretendentów. Byłem pewien do połowy jakby tych wszystkich meczów, że dałem Bad News Eagles do tego pikemu. Niestety nie dam. Dałem Cloud9 do końca. Praktycznie miałem nadzieję, że jeszcze uda mi się zdobyć ten jeden punkt. Musiałby wtedy Gamer Legion wygrać właśnie ostatni mecz z Cloud9, no ale niestety losowanie tak się niestety pechowo trochę rozstawiło, że Fnatic grał z Nines, gdzie ten mecz totalnie mi nic nie dawał, nie wrzuciłem ani Fnatic, ani Nines. Kto w ogóle stałby na Nines? 0-3 Imperial i 0-0 Nation. Wielkie zaskoczenie, że dwie brazylijskie ekipy odpadły z bilansem 0-3 i HC ukończyły mapę. Tragedia, naprawdę tragedia i pierwszy raz też chyba od dosyć dawna nie trafiłem w fazie pretendentów 0-3. No zobaczcie, no, że tutaj w ostatnich majorach wszystko jest potrafiane. Tutaj tylko się w fazie legend spał. Zobaczcie, tutaj 4 punkty w ostatnich majorach tak samo, więc kolejny major z rzędu. Niestety będę musiał się po prostu nacieszyć maksymalnie złotem. Mam tylko jeden diamentowy koń za Katowice i wydaje mi się, że duże ilości osób też nie siadł tym pikiem, bo mecz był naprawdę dziwny, że tak powiem. Wyszło jeszcze Fnatic, wyszło Big, co też jest dla mnie zaskoczeniem, bo pierwszy mecz wydaje mi się z Furią powinni przegrać. Furia tam naprawdę cisnęła mocno, ale w pewnym momencie comeback niestety drużyna Big zrobiła i bardzo dużo pieniędzy mi przegrała Furia, więc jestem trochę zły. Generalnie na tych meczach przegrałem póki co jakoś $1500, więc tak trochę możecie zostawić znicz na dole. Dajcie znać, jak stawialiście i czy ustawialiście coś, czy przegrywaliście, czy wygrywaliście. Jak wygrywaliście, to oczywiście się cieszę, tak jak nie, no to znicz. Ale jeśli chodzi o fazę legend, to tutaj jest, to jest naprawdę loteria. To może dosłownie każdy wygrać, to może każdy przegrać, to może każdy zrobić 3-0, każdy może odpaść 0-3. Znaczy no w sumie nie każdy, ale drużyna, którą dużo ludzi typuje na 0-3, jest Sprout i ja też tak pójdę, bo nie mam w sumie innego piku, jak tak patrzę, ewentualnie Big. Ale wydaje mi się, że zostanę przy tym Sprout, bo ładnie wygląda następnie, ok? Więc daję 0-3 Sprout. No i teraz jest w sumie jedna loteria, bo każdy tak naprawdę może być tutaj pretendentem do wyjścia dalej. Na 3-0 dałbym Team Liquid. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia jak najbardziej, bo mówię, każdy może zrobić 3-0, każdy może wyjść z tej fazy legend. Dalej daję tutaj FaZe Clan. Na Navi, no to oczywiste. W NC coś nie wierzę, więc NC sobie odpuszczę. Ostatnio zawsze w Spirit wierzę, więc Spirit też sobie dam dalej. No Bad News Eagles, kurczę, oni życiówkę zagrali. 3-0, kurczę, 3-0 to ja w szoku jestem, bo ja naprawdę byłem pewien, że ja dałem to Bad News Eagles do wyjścia na Imperial, które zrobiło fikołka, OG odpadło z Vitality, no ale tam w sumie lotto, bo i tak miałem jeden punkt z tego meczu. Ale no trochę rozstawienie pechowe było. Cloud9 w ogóle wróciło z bilansu 0-2 na 3-2, gdzie w jednym meczu też dosyć pechowo przegrali z Greyhound, bo w sytuacji chyba 3-2 albo 3-4, coś takiego, albo 3-2, coś takiego. Shiro wywaliło z meczu i nie mogli odbić bombside, więc tutaj trochę Lipton, ale Shiro życiówkę gra w Cloud9 teraz aktualnie, więc myślę, że Cloud9 wyjdzie też. Fnatic, ja w nich nie wierzyłem od początku, ale ja zapomniałem, że tam połowa składu Copenhagen Flames jest, że tam jest Nikodos i Roy i w sumie zapomniałem, że tak drużyna jak Fnatic istnieje i kto tam w ogóle gra, więc nie dałem ich dalej. Dalej, totalnie nie mam pomysłu, jak mam być 4 Outsiders, wydaje mi się, że pociągną jakoś. Dalej dałbym tą Furię, mimo iż Interka była. Vitality ledwo co tak, kurczę. Powiem. Maus też 3-0 wyszło z bilansem, jest też spoko, ale na ostatnią drużynę wydaje mi się, że dam Vitality i tak nie mam już totalnie szans na diament. Nie mam też w ogóle pomysłu, kto może wygrać tego majora. Jak miałbym stawiać, to dałbym pewnie FaZe Clan, więc zobaczymy, czy miałbym diament, no ale naprawdę, no pierwszy raz dosyć dawno nie trafiłem tego 0-3. Jestem zawiedziony, bo jest to pikiem tragiczny, a diamentowy żeton naprawdę prezentuje się pięknie i niestety po raz kolejny nie uda mi się go zdobyć i czwarty chyba major z rzędu będę musiał się zadowolić złotem maksymalnie, więc lipa, ale na predykcję. Predykcję czego, panie prowadzący? To nic nie gra praktycznie. Dwie sobie kapsuły otworzymy, może tutaj coś by poleciało, ale naklejki są tragiczne, powtarzam to po raz kolejny, według mnie naprawdę jest tragedia, bo tak jak przeleciała, ale w sumie już mnie nie ucieszyło, bo kurze, wiesz, widzu, pieniądze możesz mieć, ale diamentowego żetonu już
jeśli będziesz, no patrzcie, mamy tutaj Antwerpia, tutaj też pechowy to był pikem dla mnie. Naprawdę, te ostatnie pikemy to jest tragedia, znaczy ostatnie Katowice dopiero. Katowice, a tutaj też nie trafiłem 0-3 swoją drogą, ale Katowice, tutaj był diament. Potem już patrzcie, Berlin, Sztokholm, Antwerpia i teraz Rio. A laki, 4 majory pod rząd. Stary, ale Berlin pechowy był. A, tu Dream Eaters mi zintowało, ale w fazie legend nie trafiłem. A nie, tu już... Okej, to w 2019 nie trafiłem. Ale no naprawdę, kurczę no. Drugi mają w tym roku i drugi nie trafiono, więc jest mi bardzo przykro. Tutaj patrzcie, Liquid 03 robiło, a my teraz dajemy ich na 3-0. No teraz tam Kinder ładnie sobie gra. Nie wiem, dajcie znać na kogo stawiacie. Ja mówię, no, pikem do kosza. Klaudne. I w ogóle chciałem dać przez chwilę Bad News Eagles na 3-0. Mogłem w sumie równie dobrze Fnatic wrzucić, bo klaudne, nie wiem, po co ja w ogóle na 3-0 dałem, ale to już jest historia, pikam do śmieci, dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jak stawiacie, czy coś wygraliście, a to Imperial będzie mi się podobać. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.